Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12 moda, który się nazywa Infernal Mobs i dodaje nam nowe, no nie, w zasadzie nie dodaje nowych mobów, to znaczy tak, w sumie dodaje nowe moby, bo po prostu są to stare moby, ale z nowymi jakby możliwościami. Co niektóre, co jakiś czas po prostu losowo wybrane pojawią się moby, na przykład creepery tam z innymi właściwościami, czy też szkielety, czy cokolwiek innego. Po prostu ze starych mobów co jakiś czas robią się nowe moby. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Infernal Mobs pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, bardzo, bardzo krótkiej. Nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12 i stąd pobieramy poprzez kliknięcie na strzałeczkę w dół ten plik. Oczywiście, jeżeli będzie więcej plików na wersję 1.12, pobieramy zawsze najświeższy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.12, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 1108. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 1108 i zainstalujcie Forge na wersję 1.12. I uwaga, w filmiku 1108 ja instaluję Forge z końcówką 2322, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 2339. Tak, 2339 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.12. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Launcher się uruchomił, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2339, tak jak wspomniałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, klikamy strzałkę w górę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Ok, mamy stronę startową gry, jest tutaj przypomnienie, że Forge jest w wersji beta, mogą pojawić się jakieś problemy z nienacka, zatem przypominam o kopiowaniu foldera .minecraft, żeby mieć w razie czego, do czego wrócić. Tu jest nawet napisane, że jest już nowsza wersja, także w czasie, kiedy nagrywam, już powstała nowsza wersja. Ja, jak wspomniałam, mam wersję 2339. Wchodzimy w mods i tutaj mamy Infernal Mobs gotowe. Wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. Mod nie dodaje nam żadnych nowych rzeczy, także po prostu musimy teraz tylko poczekać na noc i sprawdzić. O, tutaj mam jakieś waypointy bezsensowne, to je sobie wyłączymy. Ok, także musimy teraz poczekać tylko na noc i sprawdzić, czy nam się pojawią zmutowane infernal moby. Zatem zróbmy sobie jeszcze normal tutaj sobie jeszcze zróbmy
żebyśmy mieli jasną noc, gotowe, gotowe. No i teraz sobie tutaj zróbmy gamę modę 1, żeby nas nie zabiły stwory, czyli creative, poza tym musimy sobie polecieć i ich poszukać. No a teraz sobie jeszcze zróbmy team set night, czyli zróbmy sobie noc. Mamy noc, czyli zaraz się pojawią potworki. Jesteśmy na pustyni łatwo znaleźć potworki, zatem lećmy i szukajmy. Lećmy i szukajmy, czy już się pojawiły. Tutaj jakoś nie widać. Tu jest osioł, to nie jest potwór. Zrobiłam normal. O, tutaj już są pająki. Żaden nie jest. A jest, proszę bardzo. Ten już jest infernal pająk. Jak widzicie, ma strasznie dużą, dużo serduszek. No ale zdechu był. I jeszcze dostałam jakąś iron chest plate z fire protection. Także można sobie tutaj na tych infernalnych mobach dużo zyskać. I właśnie one są zwykłymi mobami, właśnie z takimi partyklami, z takimi bąbelkami, o, z takimi bąbelkami. To właśnie wtedy jest, o, tutaj jest następny, o, ten tutaj nam rzuca. O, robi nam ciemność. O, szybko zdechł. I dostaliśmy od niego Iron Sword. Także jak widzicie, mod działa, czyli ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. I nie zapomnijcie o dzwoneczku. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Yeah.